Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Nazywam się Tomasz Margol. Gdybym nie był piłkarzem, byłbym... Powiem szczerze, nie wiem. Nigdy nad tym się nie zastanawiałem. Ale piłkarzem na pewno chciałbym zostać. Ulubiony piłkarz z dzieciństwa to Zinedine Zidane. Najbardziej denerwuje mnie moja żona. Najbardziej boję się ciężkiej kontuzji. Ostatnio było mi głupio, gdy przegraliśmy 3-0 ze Stalą Stalowa Wola w Rakowie Częstochowa. Ostatnio śnił mi się mój tato. Po każdym meczu lubię obejrzeć dobry mecz z żoną. Najdziwniejsza sytuacja z szatni to przyznanie nagrody zawodnikowi, który jej tak na dobrą sprawę nie otrzymał, ale został tak wkręcony, że w to uwierzył. Najlepszy piłkarz, z którym grałem, to Precious Nakulma. Dowcip z szatni, który rozbawił mnie do łez, to nie pamiętam, jest ich dużo. Gdy byłem mały, chciałem zostać piłkarzem. Najgłupsza rzecz, jaką zrobiłem na boisku, to dużo ich było. Największy modniś z szatni, Max Rozwandowicz. Największa maruda w szatni, jestem zbyt krótko. Największy śmieszek wśród piłkarzy to Adam Czerkas. Piosenka kibiców, która podoba mi się najbardziej. Nie wiem. Ostatnio byłem z siebie dumny, gdy awansowałem do pierwszej ligi. Kultowy tekst z szatni piłkarskiej. Następny. Największy spóźnialski w szatni. Nie ma już dzisiaj takich. Najdłużej w szatni pod prysznicem jest. Sam lubię postać. Największy wpływ na mnie ma moja żona. Swoją dziewczynę poznałem w siebie w mieście. Gdybym miał do wyboru blondynkę czy brunetkę, to wybrałbym brunetkę. Najgorsze danie teściowej to nie ma, dobrze gotuję.